Cześć kochani, kolejny dzień i kolejne prace. Dzisiaj postanowiłam, że zrobię wreszcie porządek, wreszcie, nareszcie i tak w kółko powtarzam się, prawda? Że zrobię porządek w malinach. Wkopałam sobie dwa słupki tu i tu. Zrobiłam ramkę w koło, co prawda nie jest ona taka jednolita i piękna, bo z tej strony mam kawałek plastikowego obrzeża, a tam mam po prostu położone gałęzie. Wszystko pięknie wysypałam sobie trociną. I tyle. Na pewno trocina musi się ułożyć i uleżeć. Jak się uleży, to pewnie się znajdą jeszcze miejsca, gdzie tej trociny jest po prostu za mało. I wtedy tę trocinę tam po prostu dołożę. Na tą chwilę myślę, że nie jest źle. No, zawsze może być lepiej, ale wiecie, nie jest źle. Z czasem, gdy maliny zaczną się coraz bardziej rozkładać, rosnąć i stawać się coraz cięższe, pociągnę kilka sznurków od jednego słupka do drugiego. Pomiędzy dam jeszcze wsporniki w formie patyków leszczynowych, żeby to wszystko było w miarę stabilne. Nie robię jakiejś super wypasionej, trwałej konstrukcji. Dlaczego? Z jednej strony nie mam kasy, z drugiej strony nie mam takiego materiału. Akurat musiałabym kupić jakieś metalowe kotwy w ziemię i konstrukcję wtedy budować na tym. Albo jakieś metalowe ogólnie pręty i wtedy w koło jakoś to drewnem na przykład konstrukcję zrobić. Natomiast stwierdziłam, czy to jest aż takie bardzo konieczne. No nie, tym bardziej, że to jest malina letnia. Co roku i tak muszę ją wycinać, przecinać. Więc taka konstrukcja, która, że tak powiem, jest odrobinę ruchoma, czyli dzisiaj jest tu, jutro jest pół metra w tamtą, a jeszcze na następny rok przesuwa się pół metra w drugą stronę, jest dużo bardziej praktyczniejsza. Bo jak wiecie, maliny się rozrastają. Dziś jest tu krzak, za rok jest obok. Tu mamy taki przykład. Zaraz Wam pokażę. Tu mamy taki przykład, mianowicie tu widać rośnie sobie malinka. Rośnie sobie malinka i ona od korzenia nie ma. Tam jest jeden patyk, który mógłby go ją, jedna roślineczka mała, która mogłaby ją zastąpić, ale pewnie będzie zbyt słaba i jej nie zastąpi. Za to tuż obok mam roślinę 20 cm dalej, która jest bardzo ładna i która na pewno mi zastąpi tamtą, która w tym roku się wyrodzi. I tak to właśnie będzie wyglądało. Mam trochę maliny żółtej, ale powiem Wam, że malina żółta poprzerastała mi się, pomieszała mi się z maliną tą normalną, malinową. I jedynie po kolorze pędów można rozróżnić, która to jest żółta, a która jest normalna, że tak powiem, bo nie znam odmian tych malin. Malinę żółtą kupowałam, ale nie zostawiłam sobie plakietki. Jaka to, ani nigdzie nie zapisałam, co to była za odmiana, także nie wiem. W każdym bądź razie jest żółta. Co tu dużo mówić. Także tutaj mam i na brzegu mam krzaczek, a resztę to są te zwykłe czerwone. No dobra, kochani, zbieram się i zabieram się do dalszych prac. Na moje zapytanie odnośnie tego rododendrona, który jest taki właśnie słabiutki, dostałam wiele ciekawych odpowiedzi. Przeważnie, że jest zbyt zbita gleba. No i faktycznie przyszłam zobaczyć, czy ta gleba jest zbita i okazuje się, że ona nie jest zbita za mocno. Zobaczcie, ona jest tu raczej taka dość pulchna. Jedyny problem, jeśli chodzi o tą glebę, to jest taki, że ona może szybko wysychać. Druga sprawa, że tu jest dość spory cień, bo jednak jest to pod wiśnią. Ale gorsze, myślę, od tego wszystkiego, że tu przesycha, to jest chyba to, że faktycznie jest za mało składników trochę odżywczych i trzeba tutaj coś podrzucić.
Zaczęłam od wrzucenia tu trochę fusów z kawy. Nazbierałam całe wiadereczko, więc to tu wywaliłam. Wymieszałam z tą wierzchnią warstwą. Teraz za to zrobię coś, co powinnam zrobić już pewnie dawno, mianowicie wyściółkuję tego rododendrona. A czym go wyściółkuję? Obornikiem przykompostowanym, moją super trawą, która już się też zaczęła kompostować sama w sobie, oraz trocinami po wierzchu. Trociny na wierzchu będą miały zadanie stricte izolujące przed promieniami słonecznymi, natomiast obornik i trawa ładnie, pięknie zasilą mi ten krzak. Biorę się do działania. Obornik jest już ładnie przekompostowany. Zobaczcie, jakie piękne dżowniczki. Jakie ładne dżowniczki mi tutaj wędrują w nim. Niech sobie tutaj będą. Rozłożą mi tą trawkę. Składniki z tego obornika oczywiście wejdą w głąb gleby przy pomocy właśnie tychże oto pięknych superanckich dżowniczek. Moje sianko, które nie jest już siankiem, bo zobaczcie, zaczęło się rozkładać. Przy rozkładaniu się zaczęło wydzielać sporo ciepła. Niektórzy by powiedzieli, że ono zaczyna gnić. Nie, ono się po prostu zaczyna kompostować. Faktem jest, że wydziela sporo ciepła, więc nie kładę przy samej roślinie tej trawki, bo ona jest w dotyku naprawdę ciepła. Tylko tak trochę w odległości. Wszystko to wyściółkuje trocinka. Nie jest to gruba warstwa trocin. Te trociny też, gdy to mi się wszystko uleży, to po prostu dorzucę kolejną warstwę, jeżeli będzie taka konieczność. O, widzę zielsko. Oczywiście w sezonie kilka razy zasilę też gnojówką z pokrzywy, żeby pięknie ruszył i nabrał trochę takiego wigoru i tych kolorów na tych młodych liściach, bo wiadomo, że te już są skazane na straty. Ale kolejne, które wypuści, jeśli wypuści, powinny już być ładne i zieloniutkie. Także kochani, tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o rododendrony. A za moment pokażę Wam kolejnego rododendrona, który wygląda już znacznie inaczej. Tutaj mam rododendrona, który rośnie w tym miejscu już dobre 5 lat. Jak widzicie, nie jest okazem idealnego zdrowia, bo jego liście zaczynają robić się też żółte, a więc brakuje mu składników odżywczych, więc także muszę go tu zasilić.
podrzucając obornika i gnojówek wszelkiej maści. 2 lata temu wyglądał właśnie podobnie jak tamten, ale dorzuciłam mu tu wtedy właśnie spore ilości pokrzywy, po prostu podlewałam ją go pokrzywą. Tutaj też jest bardzo słaba gleba w tym miejscu i podejrzewam, że tutaj mam też za niskie pH, bo tu jest bardzo dużo tynków wapiennych w tej glebie z murów i dlatego właśnie może tak się zdarzyć, że rododendrony i w ogóle kwasolubne nie chcą mi to urosnąć. Podejrzewam, że dlatego właśnie hortensje też tak kiepsko rosną. Aczkolwiek może być to też inna przyczyna. Także kochani, tu też jest co robić. Tu też muszę go pięknie właśnie wyściółkować. A jak go wyściółkuję, mam nadzieję, że na przyszły rok odwdzięczy mi się pięknymi kwiatami. Bo w tym roku to raczej chyba kwiatów nie będzie. Chociaż, kto wie, jakieś małe pączuszki są. Ale czy to będą kwiatowe, czy może raczej liściowe, to się dopiero okaże. Pozdrawiam kochani i do następnego razu.